Rysiek niby wróżka. Jak ładnie poprosisz, to zapiszę ci stan gry. Normalnie, cudawianki. Rysiek niby wróżka. Kurde bela. Normalnie, ładnie poprosił. Ty, Szrek, zobacz. To salon wróżka chrzestna S.A. Wiesz, to ci od tych eliksirów i tak dalej. Na pewno widziałeś reklamy. Wróżka chrzestna S.A. Gwarancja najwyższej jakości produktów magicznych i pochodnych. W ofercie wywar z rzęsko skrzeku, zamień wrogów w żaby, gaz usypiający cztery szmery, zdrowy, regenerujący sen. Możliwe mdłości lub utrata członków. Chcesz oczyścić... Członków co? Wywar spędzi stolny efekt gwarantowany. Nawet największy problem rozwiążesz dzięki eliksirowi pomniejszającemu z linii tyci tyci. Koniecznie zapoznaj się z naszą pełną ofertą. Masz wory pod oczami, popękane naczynka, wstydzisz pokazać się znajomym, jest na to rada, pasta niewicka. W nowym... Kochaj mnie inaczej i nikt ci się nie oprze. Zapasy na wyczerpaniu, zamawiać z wyprzedzeniem. Żyjcie długo i szczęśliwie, zresztą sami wiecie. Jesteś brzydki? Kup sobie mikstury niewidzialności i problem z głowy, normalnie. A co tam? Ty, Karol, wiesz co? Ja już resztę opowiem. Wróżka coś w stylu, że hojpnij się z moim synalkiem księciem z bajki, to będziesz piękna i tepe, a Fiona i na to. Weź spadaj na drzewo. Dlaczego? Bo kochała Szreka. No to ta stara raszpla polazła do króla i zaczęła go szantażować. Król zaprosił się na polowanie, ale to był tylko pretekst. Ej, teraz jakbyście napisali taką grę, to już byście mieli kurde problem na Twitterze. Stariu. Król miał czekać pod jakimś drzewem. A, ta, jasne, pod drzewem. No to fajnie, bo ile w tym lesie może być drzew? Jakieś 4 miliony? Powiem więcej, drzew jest tu tyle, że nie widać lasu. Czy ja wiem? Pewnie gdzieś tu jest. Chodź, Osio, idziemy, kumplu. Dawaj, otworzyliśmy sobie przejście. Mamy dalej. Niedźwiedzie. Dobrze, że jestem osłem. Aha, czyli jak jesteś osłem, to pułapka na ciebie nie działa. Dobra, niech będzie. To też pewnie przypakało trochę. W naszej wiosce to wiece. Osioł by się zepsuł, halo, ośle! Przeskocz to! Jak zabawka by skakał tutaj. What the fuck? Jestem Puszek Okruszek. O Boże, Szrek! Zrób coś, to pirat! I ma ogon i ten kalosze. Bynajmniej. Jestem muszkieterem. Skąd? Jestem kotem w murach. Jestem twym dłużnikiem. Darowałeś mi życie, choć wynajęto mnie, by cię zgładzić. Wynajęto? Kto cię wynajął? No jak to? Król. Tam! A nie mówiłem? Nigdy nie ufaj kotu bez rodowodu. Dlaczego ten klient zwyczajnie nie da nam żyć w spokoju? Cóż, może czas wypróbować eliksir. Jestem Puszek Okruszek. I szczęśliwie. O, jesteś pewien, że wziąłeś tę flaszkę co trzeba? Oczywiście, że tak. No bo wiesz, a jak pokryje mnie po tym łuską? Albo wyrośnie mi z tyłka druga głowa? W twoim przypadku oznaczałoby to zmianę na lepsze. Więc wiedzielibyśmy, że eliksir działa. Narcyz. Przydałby jakiś prawdziwy brzydal. Wypróbujmy na ośle. Co? Na mnie? Ja? Boisz się? Osły nie wiedzą, co to strach, szmaciarzu. Ja go wyzywa, halo! Czy to gra dla dzieci jest? Niestety, senior, nie udało się. Wszystko na nic. Elfy niepotrzebnie dostały łomu. Zabije się jak nic. Zamknij mnie za kłusownictwo, a ja byłem na grzybach. Dobra, kumplu, nie wierzę ci. Naprawdę ci nie wierzę. Przyleciał do mnie gołąb za kratę. No nie! Aha, fuck! Gra dla dzieci mi pokonuje. O, teraz się udało. O, niezły jestem. Nie! No kurde! Skręciłem za bardzo w prawo i... Dobra, kumpe. Wy sobie tu stoicie, a ja tu... Nie, kurwa! Ała, kurwa, nie, belki, ała! No nie, co mi bijesz, ty halabardą konia? Normalny jesteś? O Jezus Maria! Jak się przestraszyłem! Kurwa, ała! Opuść się, żeś won! Nawet nie ma miecza! Zepsuli mnie! Dupą cię! Myk! Dupą! Myk! Najlepszy cios chyba. Jeb! Nie!
I rip. No nie! Jaki skam! Speedruny się faktycznie dobrze ogląda, jeśli się chce oglądać tylko i wyłącznie speedruny, a tak to... No c... Jak ja zginąłem? Halo, co? Przeskoczyłem, złapałem się, co jest, kurwa? 1 minute later. Mi się nie uda. O nie, no i... Nie. No nie! Jaki no nie! Co? No kurde, ile ja będę teraz musiał rzucać w was tam? Nie mają z nami żadnych szans! Myk, marchewka! Nope. Nadchodzi zemsta drogi! Naprawdę? Tak, taki milimetr przeleciało? What the fuck? Nie zamierzam stracić Fiony z powodu jakiejś bulemicznej baby po 6 liftingach.